Teraz robimy taką rzecz. Wypuszczamy powietrze z żakietu, ale zostajemy na powierzchni, całkiem ile się da. Teraz takie ćwiczenie pokazujące nam, jak możemy używać żakietu, kiedy nie działa inflator. Tak, po pierwsze, inflator można wypiąć również pod ciśnieniem. Za chwilę zobaczymy, że można go też zapiąć. I nic się nie dzieje. Powietrze nam tu nie ucieka, to jest zaworek, który blokuje. Także podciągasz i wyciągasz. Tak jest. W tej chwili mamy symulację niedziałającego inflatora, nie? Czyli nie ma zasilania, że tak powiem. I to zasilanie możemy dać z ust. Robimy to w ten sposób, że tutaj mamy taki ustnik, tutaj mamy przycisk, jest to zawór, który nam blokuje wylot powietrza. I w momencie, i wdłuchujemy tutaj powietrze, w momencie wdłuchiwania naciskamy przycisk, żeby powietrze mogło nam wpłynąć. Jak kończymy wdłuchiwanie, zwalniamy, blokada i następny wdech. Ja pokażę najpierw, czyli tak, głęboki wdech. Ok, raz, 5-6 razy, aż do tego momentu, aż nie będziemy mieli pełnego jacketu i dopóki jacket nas nie będzie unosił. I to robimy sobie razem. Nie, już unosi. Lekko zamroczony, ale już unosi. Także można w ten sposób, będąc na powierzchni, na przykład w momencie, kiedy mamy taką awarię i nie możemy sobie dopompować, no to na płetwach się unosząc można sobie dopompować i wtedy odpoczywamy. Także jest taka sytuacja awaryjna, przed którą możemy się bronić. I teraz można też, w razie, czasami nam się wypnie implantat, rzadko, bo rzadko gdzieś tam coś, nie, ziarenko piasku się dostanie, nam ucieknie. Nawet pod ciśnieniem możemy ten inflator wcisnąć z powrotem. Trzeba to dosyć zrobić mocno, energicznie. Podciągamy, dociskamy i po prostu jednocześnie, tak jest, jednocześnie wciskamy. No. I widać, że działa. Okay. Także mamy sytuację awaryjną inflatora opanowaną.